Witam kolegów hodowców. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się zdarzą jakieś wypadki. Tutaj pokazywałem wam, jak obrączkuję młode na gołębniku, a okazało się teraz, łapię sobie gołąbka, a prawie go jest w trakcie obrączkowania. A o, biedak, obrączki nie ma założonej. Muszę takiego bydlaczka teraz zaobrączkować. Mam nadzieję, że się uda. Podejrzewam, że niżej, tak jakbym jeden rządek minął. Tak mi się wydawało, że tu mam 22 pary, kilka młodych pojedynczych, a podwójnych, a 25 młodych mi wyszło. Jakoś mi się wydawało, że powinno ich być więcej tutaj. Się okazuje, że po prostu chyba minąłem jeden rządek po prostu i to stąd tak wyszło. A tu kurczę, urośnięty piękny młody i bez obrączki. Także nic, naciągamy, ratujemy sytuację. O, jaka gruba noga. Kurde, ciężko to będzie zaobrączkować. Jakoś to musimy przeciągnąć. Ciężko, ale już jesteśmy blisko. Mi skóra już zeszła z palca. Zaraz to dokończymy. Piórko podłożone pod paluszek. Jeszcze paluszek wyciągniemy. I gotowe. Młody żyje, wszystko w porządku. Ciężko było, ale daliśmy radę. Maluszek jest. Zobaczę pozostałe gniazdka w tym rzędzie, bo po prostu chyba minąłem cały rząd. Ej, oczywiście, cały rząd minąłem. A potem czasami się w zeszłym roku też tak miałem, dziwię, że potem jeden czy dwa gołąbki młode bez obrączek latały. A tu ta sama sytuacja. Bez obrączki. Bydlaczek. Hodowców. Tutaj mamy samiczkę. Chyba samiczka to będzie, córkę szaleńca. Przełożoną. I numerek dostanie. Fajny numer. Specjalnie dla niej. 4100. Zostanie zaobrączkowana. Takim numerkiem. Ładnie nakarmiona, także po mojej najlepszej parze rozpłodowej. Szaleniec razy szalona. Udało się rozplątać, bo nie było to takie proste. Także dostanie specjalną obrączkę, która na nią czekała. I zaraz założymy. I już na nóżce. 4100. Rocznik 20. Mamy zaobroczkowaną córkę szaleńca. Tutaj zastępcza mama się nią opiekuje. O, elegancko. Tutaj niżej mamy parę, jak przypominacie sobie, samce, co mi się razem sparowały. One się opiekują drugim z gniazda. Także tutaj rozłożone po szaleńcu i szalonej. Wykorzystałem tą parę, bo później jajka zniosły, żeby wyrównać. Podłożyłem im młodego po szaleńcu, bo u góry wysiadywane były. I tu jeden pod drugim się wychowają. O, już chce karmić, tak? No, elegancko wszystko. Może się nawet uda nagrać, jak karmi. Tak, dasz mu? Daj. No, widać, jak chce karmić. O. Jak dba od młodzika. A on nie chce, najedzony.